Kuluary wschodnie. Wymiary pomieszczenia 14 metrów długości na 3 metry szerokości na 4,2 metra wysokości. Znajdujące się w starej oranżerii kuluary wschodnie pełnią jednocześnie funkcję korytarza, przez który wchodzi się do lóż bocznych, jak i galerii gipsowych po piersi. W XVIII wieku kuluary wykorzystywane były podczas przerw w przedstawieniach teatralnych jako miejsce spotkań i nieoficjalnych rozmów. Do kuluarów wchodzi się z królewskiej galerii rzeźby, zlokalizowanej we Foyer, przez duże dwuskrzydłowe drzwi. Pomieszczenie ma kształt wydłużonego prostokąta, jest wysokie, doskonale doświetlone. Utrzymane w tonacji beżowo-białej ze złotymi dekoracjami. Podłoga z jasnego drewna. Ścianę wschodnią tworzy pas czterech wielkich okien, poprzedzielanych filarami, na których wiszą mosiężne apliki, czyli dekoracyjne świeczniki. Okna sięgają od podłogi aż po sufit, tworząc ogromne, przeszklone powierzchnie. Każda z nich składa się z czterech mniejszych okien. O identycznych wymiarach, dwóch w partii dolnej i dwóch w górnej. Ramy okienne są białe, a każde z czterech okien zostało podzielone dekoracyjnymi listewkami na dziewięć części. Przez okna o każdej porze roku wpada do wnętrza mnóstwo światła. Za oknami roztacza się piękny widok na zieleń Ogrodu Łazienkowskiego. Naprzeciwko okien, na ścianie zachodniej, metr nad podłogą, wiszą sięgające sufitu prostokątne lustra. Każde z nich składa się z szesnastu mniejszych zwierciadeł ujętych w białą, dekorowaną złotymi listewkami ramę. Ustawienie okien naprzeciwko luster potęguje efekt doświetlenia wnętrza. Pod lustrami znajdują się prostokątne, wysunięte kominki. W białej obudowie z dyskretną złotą dekoracją palenisko kominka zasłonięte kratą zdobioną w partii centralnej motywem wieńca laurowego i liry. Tak samo zdobiona jest umieszczona z przodu konsoli krata. Pomiędzy lustrami umieszczono cztery pary białych zdobionych złotymi listewkami drzwi. Jedne drzwi są jednoskrzydłowe standardowych rozmiarów. Pozostałe są ogromne, dwuskrzydłowe i prowadzą do lóż teatralnych. Kuluary od północy zamknięte są klatką schodową, a od południa krótką ścianą, w której umieszczono drzwi wejściowe. Główną dekorację galerii stanowią białe, gipsowe popiersia ustawione na dwóch dłuższych ścianach. Na ścianie zachodniej rzeźby stoją na kominkach, po dwie na jednym. Po stronie wschodniej każda z dziesięciu ulokowanych pod oknami rzeźb spoczywa na czworobocznym postumencie w kolorze szarym. Postumenty dobrano w taki sposób, że popiersia znajdują się na wysokości wzroku. Wyjątek stanowi znajdująca się w połowie ściany wschodniej rzeźba przedstawiająca Stanisława Augusta. Ustawione na wysokiej kolumnie popiersie monarchy góruje nad otoczeniem. Gipsowe biusty, będące powtórzeniem wykonanych z brązu rzeźb z sali rycerskiej zamku królewskiego, przedstawiają wizerunki wybitnych Polaków, wodzów, mężów stanu, poetów i uczonych szczególnie zasłużonych dla kraju, zarówno postaci historycznych, jak i współczesnych Stanisławowi Augustowi. Po Popiersia tworzone były przeważnie na podstawie przekazów malarskich i graficznych. W latach 1781-1783 André Lebrun, noszący miano pierwszego rzeźbiarza na Dworze Królewskim, wykonał modele do 13 rzeźb. Pozostałe są dziełem Giacomo Monaldiego. Wśród sportretowanych znalazły się takie osobistości jak poeta Jan Andrzej Morsztyn, Jan Szembek. Kanclerz Wielki Koronny i bliski współpracownik Augusta II, czy wybitny XVII-wieczny astronom Jan Heweliusz. Swoją reprezentację mają również osoby z otoczenia Stanisława Augusta, jak stali bywalcy obiadów czwartkowych. Założyciel Kolegium Nobilium Stanisław Konarski i historyk Adam Naruszewicz.